Przez ostatnie lata Polacy się bogacili. Nowe samochody, nowe mieszkania i domy, zagraniczne podróże. Szczególnie było to widać po mieszkańcach największych metropolii Warszawa, Kraków czy Gdańsk z śmiałością mogą porównywać się z miastami Europy Zachodniej. Czy więc uprawnione jest twierdzenie, że, mieszkańcy polskich metropolii, że mieszkańców polskich metropolii dotyka ubóstwo ekonomiczne? I czy mówiąc o ubóstwie w metropoliach i w polskich miastach, powinniśmy myśleć jedynie o tym ubóstwie związanym z, ze stanem portfela? Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Jakub Kucharczuk i mam przyjemność powitać Państwa na debacie organizowanej przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie w ramach cyklu Miasto Dialogu. Partnerem debaty jest Fundacja Konrada Adenauera i mam przyjemność przedstawić moich gości, z którymi dzisiaj porozmawiam właśnie o ubóstwie w metropolii. Pan doktor habilitowany Piotr Broda Wysocki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pani Magdalena Macińska, wiceprezeska, wiceprezeska międzynarodowego ruchu ATD Czwarty Świat. Stowarzyszenia Polskiego. Doda. Stowarzyszenia Polskiego. Dzień dobry państwu. oraz pan Hubert Walczyński, redaktor w magazynie Kontakt. Dzień dobry. Po tym moim wstępie chciałbym przejść do naszej dyskusji i dzisiaj wyjątkowo w naszym cyklu zaczniemy od takiego wstępu teoretycznego, bo myślę, że pomoże nam bardzo mocno uporządkować dyskusję i będzie łatwiej Państwu się zorientować, o czym w naszej części będziemy rozmawiać i dyskutować. Dlatego kierując pytanie do naszych gości, do Pana Doktora, chciałbym zacząć od tej teorii, właśnie i zapytać, Czym jest ubóstwo, jak w kontekście polskich metropolii ubóstwo powinniśmy rozumieć i na co zwracać szczególnie uwagę? Tak, czyli zadał pan trzy pytania w jednym. Po pierwsze, czym jest ubóstwo, po drugie, czym w kontekście metropolii, bo to troszkę inna sprawa i po, i po trzecie, na co zwracać uwagę. Więc po pierwsze, czym jest ubóstwo? Z ubóstwem jest taki problem, że nie ma jednej miary, prawda? i... Takie najbardziej popularne miary, jeśli mogę tak powiedzieć, to jest ubóstwo absolutne i ubóstwo relatywne. To ubóstwo absolutne, wywodzące się jeszcze z, po, z początku XX wieku, jeśli chodzi o historię badań, to jest wyznaczanie, mówiąc w skrócie, pewnej linii ubóstwa, czyli granicy ubóstwa, powyżej której ubóstwo jest, a poniżej nie ma, a poniżej której ubóstwo jest. Jest to linia którą wylicza się czy wyznacza za pomocą ekspertów. Ubóstwo relatywne także jest, że tak powiem, angażuje ekspertów, ale jest nieco, jakby to powiedzieli moi koledzy, linią bardziej hojną, czyli więcej osób może być ubogimi, ale na nieco wyższym standardzie. Więc jeśli tak w skrócie na początek odpowiadając, to jest kilka linii ubóstwa i zależy po prostu, którą aktualnie chcemy wykorzystać i co chcemy zmierzyć. Czy brak zaspokojenia podstawowych potrzeb, czy wykluczenie życia społecznego, czy też brak realizacji jakichś szans życiowych czy swoich marzeń, o których Pan wspominał. Jeśli chodzi o miasto czy metropolię, to bez wątpienia miasta nam się kojarzą na ogół z nieco wyższym standardem życia, ale każdy kij ma dwa końce, to znaczy towarzyszą temu także wyższe koszty życia, co widać prawdopodobnie dzisiaj najlepiej po niektórych grupach zawodowych, które w mniejszych miastach czy na wsi za o, na przykład otrzymywane pewne dochody są w stanie przeżyć całkiem nawet może i wygodnie, a przynajmniej średnio wygodnie. Natomiast ta sama grupa przy tych samych dochodach w metropolii kompletnie sobie nie jest w stanie już poradzić do przysłowiowego pierwszego. I teraz na co zwracać uwagę, żeby, żeby jakoś zakończyć tę odpowiedź pierwszą? To zależy chyba od stopnia, że tak powiem, rozwoju społeczeństwa. To zależy w jakim kontekście pytamy. Bo jeśli pytamy w społeczeństwach, Rozwiniętych także gospodarczo, to najprawdopodobniej będziemy zwracali uwagę na szereg potrzeb, które nam się z rozwojem i koniecznością funkcjonowania w tym złożonym kontekście kojarzyły. Natomiast jeśli patrzymy na, na, na społeczeństwa uboższe, to prawdopodobnie będziemy schodzili wtedy do tych potrzeb podstawowych. Jednym słowem, w ubogim kontekście mamy na myśli głód, a w nieco bardziej rozwiniętym choćby właśnie zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkaniowych, zawodowych, rozwoju. Bardzo dziękuję. Pani Magdaleno, ponawiając te moje pytania, które już padły, chciałbym też prosić o jakby spojrzenie na to ubóstwo właśnie z perspektywy polskich metropolii i w których obszarach tak naprawdę to ubóstwo może jest najmocniej obecne, tak? O których według pani powinniśmy w tych obszarach rozmawiać? Ja może uzupełnię wypowiedź pana Piotra. Które na pewno przedstawia taki punkt, też, jak to bywa badane, czy liczone i um, y, nasza organizacja, czyli ATD Czwarty Świat, robiło takie badanie międzynarodowe, w którym y, brali udział badacze, ale też osoby doświadczające ubóstwa, którzy y, byli w tym badaniu też os osobami, jednocześnie oni wnosili swoje doświadczenie i byli osobami m, badaczami. I też towarzyszyli tam im praktycy, czyli takie osoby jak ja, które jakoś się angażują. Z tego badania wynikało, że niezależnie od miejsca zamieszkania, ubóstwo miało wiele wymiarów, dlatego to badanie było nazwane Ukryte Wymiary ubóstwa. I wydaje mi się, że niezależnie czy to jest miasto, czy też inne miejsce, to jest właśnie to, że to nie jest tylko ubóstwo ekonomiczne, bo ma wpływ na wiele sfer życia. I zwłaszcza to bycie w mieście, wydaje mi się, że ważny jest ten aspekt więzi społecznych i też poczucia przynależności. I tutaj, to szczególnie w miastach obserwujemy to poczucie takim, tak, poczucie, że jest się samemu ze swoimi problemami. I też w mieście wskazałabym na taki problem widoczności i niewidoczności. Czyli możemy sobie spychać pewne problemy, wydaje nam się, że ich nie widzimy. Ale to nie znaczy, że one nie istnieją czy nie są wśród nas. Bardzo dziękuję. Panie Hubercie, czy jakieś jeszcze inne formy ubóstwa, na które szczególnie teraz powinniśmy zwracać uwagę, by Pan wyróżnił? To ja może też jeszcze najpierw dodam swojego trochę. Jako, że jestem ekonomistą, to, to muszę podawać liczby, bo na tym polega bycie ekonomistą. A myślę, że te liczby są dosyć szokujące i warto o nich mówić, bo tak jak pan profesor powiedział, nie mamy jednej miary ubóstwa, mamy ich kilka i myślę, że to jest w ogóle problem. To znaczy jest to dobre analitycznie badawcze, pozwala nam spojrzeć z różnych perspektyw, w zależnie od tego, co chcemy zobaczyć i konkretnie opisać. Natomiast to jest problem, dlatego że nie mamy takiej liczby, która w debacie publicznej może szeroko funkcjonować i tak jak mamy wzrost PKB, inflację, wskaźnik bezrobocia i tak dalej, no to wiemy, że wzrosło, spadło i możemy o tym dyskutować w mediach, natomiast w kontekście ubóstwa mamy tych wskaźników, no mamy te dwa, które pan profesor przedstawił, mamy jeszcze minimum socjalne yy, i niektóre z nich rosną, niektóre spadają, jest możliwe, żeby jeden z nich rósł, a drugi spadał jednocześnie, one też są co roku, co roku waloryzowane w innym stopniu, bo zależą od różnych czynników, e, więc mamy tą niejasność i ciężko jest nam stwierdzić, że przez ostatnie 5 lat ubóstwo wzrosło albo spadło, no bo różne rodzaje ubóstwa różnie się kształtowały. Natomiast jak one się kształtowały? No w 2021 roku ubóstwo skrajne spadło z 5,2 do 4,2%, co oznacza, że mniej więcej 1,6 miliona osób żyło poniżej tego progu ubóstwa skrajnego. E, to jest 1,6 miliona osób, które żyją za mniej niż 690 zł na osobę miesięcznie, licząc na gospodarstwo domowe. To są kwoty, które są dla większości słuchających nas, podejrzewam, absolutnie niewyobrażalne, to znaczy 692 zł na osobę, no to jest moim zdaniem standard, który w żadnym cywilizowanym kraju, który ma się za kraj bogaty, absolutnie nikt nie powinien żyć na tym poziomie, tak? Jeżeli chodzi o tę granicę ubóstwa relatywnego, w którym w 2021 roku żyło 12% osób, to to jest 909 zł na osobę, na gospodarstwo jednoosobowe, czyli znowu bardzo, bardzo mało. I w tym, w, w tym progu żyje 4,6 miliona osób. I wydaje mi się, że jest to. Niedoreprezentowane medialnie, że ludzie o tym kompletnie nie wiedzą. I jak czytam kolejne artykuły w gazecie wyborczej poświęcone temu, że jakiś prawnik zarabiający 15 tysięcy nie jest w stanie odłożyć na trzeci samochód albo wakacje na Bali, no to mam wrażenie, że mamy zdecydowanie za dużo narzekania na ubóstwo bogatych, a zdecydowanie za mało takiej rzetelnej, prawdziwej wiedzy o tym, jak ten problem wygląda i jak szeroka jest jego skala. Więc tak, to, to chciałem szczegółowić, A czy jeszcze jakieś inne formy ubóstwa? No, w kontekście miejskim wydaje mi się, że kluczowym problemem jest problem bezdomności, który jest bardzo silnie powiązany z ubóstwem i który jest trochę tak, jak pani przedmówczyni mówiła, dosyć mocno niewidoczny, go się wypycha z miast, żeby go nie było widać. To nam na przykład też widać doskonale po tym, jak są lokalizowane noclegownie dla osób w kryzysie bezdomności. W zasadzie nie ma żadnej w Śródmieściu. Najbliższa Śródmieścia to jest chyba na Żytniej dopiero, czyli kawałek od tego Śródmieścia. No, i to jest po to, żeby właśnie nasze centrum Warszawy, gdzie przyjeżdżają turyści, politycy i, i, i ważni ludzie, mogło być czyste i ładne, pozbawione osób, które rażą nasz wzrok, bo. Jakoś nie, nie, nie wyglądają reprezentatywnie. No a odbywa się kosztem tych, którzy są najsłabsi w społeczeństwie i którzy są w najgorszej sytuacji, których się po prostu wypycha i nie widzi, i przez to się o tym problemie mało rozmawia. Czy o ubóstwie związanym właśnie z bezdomnością możemy też mówić jako o pewnym jakby formie ubóstwa ekonomicznego, prawda? No jak najbardziej, jak najbardziej. No i znowu jest to. To pewnie przejdziemy później do rozwiązań i, i potencjalnych recept, natomiast no, jest to jeden z tych rodzajów, który jest po prostu wytwarzany systemowo, więc jakby trzeba się przyglądać przyczynom systemowym, które tworzą bezdomność, a nie tylko kolejnym programom, które mają jej nakładać łaty na te przyczyny systemowe, bo one się rozrastają, ale to jak rozumiem, dojdziemy. Tak, bardzo dziękuję. Pan profesor z. Pan Hubert wspomnieli o tym, w jaki sposób mierzyć już tak ogólnie ubóstwo. Chciałbym też zapytać, trochę pogłębiając ten wątek, w jaki sposób mierzyć i z kim się porównywać, i w jaki sposób, jakie grupy społeczne porównywać, żeby mieć taki ogólny obraz ubóstwa, jakie występuje w Polsce, w polskich miastach. Mówię o metropoliach, wokół których dzisiaj będziemy krążyć w naszej debacie, ale pewnie nie tylko, bo przecież jakby mieszkańcy którzy przemieszczają się między małymi miasteczkami dużymi, metro, dużymi metropoliami w Polsce no to jest już znaczna liczba w ostatnich dekadach pewnie nie tylko w ostatnich dekadach tak ta mobilność wzrasta znacząco często mówimy o problemach które z tego wynikają szczególnie dla tych mniejszych miast które się wyludniają to nie jest przedmiot naszej dyskusji ale chciałbym jednak zapytać w jaki sposób porównywać właśnie to ubóstwo dotykające tych mniejszych miast i to ubóstwo dotykające metropolii czy może wreszcie to ubóstwo które występuje w innych miastach zachodnich bo przecież takie zestawienia też często się pojawiają y My badając linię ubóstwa w Instytucie przez wiele lat w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. No, nie to, że wyprodukowaliśmy, ale posługujemy się, czy efekt, efektem tych naszych działań jest wskaźnik, który może nazwać stopą ubóstwa, z tym, że stopa ubóstwa nie, nie dotyczy jednej cyfry właśnie, tak jak stopa bezrobocia. To jest dość oczywiste. Stopa ubóstwa będzie uzależniona od tego, jaką linię ubóstwa pod tę stopę. Podstawimy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, w zasadzie nie było nigdy robionych kompleksowych takich badań, które by pokazywały mocne zróżnicowanie w Polsce. Czyli, gdyby Pan sformułował pytanie, czy minimum egzystencji, które jest tą linią absolutną w Polsce, czy, on, czy ono jest zróżnicowane regionalnie, to ja mógłbym powiedzieć, że może, z akcentem na może, tak, ponieważ jedyne zróżnicowanie, jakie widzę, to jest miasto wieś, ale też nie w perspektywie Polski, a przecież miasta się różnią także między sobą, regiony się różnią różnymi szansami. W tej mierze też jest pewien problem, nawet problem jest tą cyfrą, którą Pan podał, bo ona jest z jednoosobowego gospodarstwa domowego, a teraz gdyby wziąć po inne gospodarstwa domowe, tam będzie inna cyfra na osobę, ale problem polega na tym, że tych kategorii gospodarstw domowych jest skończona liczba. I teraz wszystkie te kategorie, o, to jest ostatnie, gdyby nie przegadywać, bo mógłbym o tym długo. Nie, wszystkie te gospodarstwa domowe e, są pracownicze albo emeryckie. Natomiast żadne nie jest rolnicze. Mimo, że linie ubóstwa dotyczą przecież także wsi. Dlatego dla obszarów wiejskich funkcjonuje coś takiego jak hektar przeliczeniowy, który pewnie wiąże się ze wszystkim, tylko nie z rzeczywistością. Bardzo dziękuję. Pani Magdaleno, jak porównywać, żeby nie zakłamywać? Y y y nie wiem, czy w ogóle tutaj podważyłabym trochę to porównywanie jako takie, bo nawet to określenie, jak myślimy o mieście, to wydaje mi się, że nie ma jednego miasta tak naprawdę. W takim sensie, że są osoby, które mieszkają w jakiejś na przykład dzielnicy czy, i, i nigdy, nigdy nie były na przykład na, na drugim końcu miasta. Więc wydaje mi się, że to, mówimy nawet o metropolii, ale to jest tak naprawdę wiele różnych miast. I też tak odwołam się do tego, że czasami jedną z rzeczy, które robimy, to wspieramy osoby, które chcą na przykład jakoś tam wyjść ze swoich problemów i próbują skorzystać z możliwości, jakie daje system. Różne formy czy pomocy społecznej czy programy, i one muszą się, że tak powiem, nieźle nachodzić. W sensie ilość spraw do załatwienia w różnych urzędach to są nieraz y, kilometrowe wędrówki, albo ja, ja naprawdę czasami jestem pod wrażeniem, bo to nie jest takie proste, żeby się rozeznać, że ten urząd to się zajmuje tym, a tamta fundacja to tamtym. Więc tak myślę, że nieraz ym, naprawdę, a to jest tak, że też, żeby skorzystać z jakiejś pomocy, to, to są jakieś utarte schematy czy programy, które nie zawsze pod daną sytuację osoby pasują. Więc dlatego trochę jestem sceptyczna wobec takiego porównywania, ponieważ wiem, jakichś takich y, y, potrzebujemy, chcemy stworzyć. Jasne kryteria, ale ludzki, ludzkie losy są czasami tak zapętlone, że nie zawsze e, takie kryteria są e, jasne i potrzebne. Bardzo dziękuję. Nie no przez przypadek zapytałem o to porównanie, no bo taka jest trochę natura ludzka, że jest tym wspomniany. Warszawiak w ubóstwie, który, któremu brakuje na kolejnego Mercedesa i tam kredyt, który wziął na 5-milionowe mieszkanie. No, czytając taki artykuł, my też się siłą rzeczy porównywamy i wszyscy ci odbiorcy tego artykułu, do których przecież jest, jest kierowany, oni też się porównują z tą osobą. Więc w takim razie, jeżeli nie porównywać, bo to wprowadza nas trochę w błędny obszar no i trochę też prawie w kompleksy, tak naprawdę, nie? bo taka jest trochę natura tych artykułów. Panie Hubercie, w takim razie w jaki sposób powinniśmy kreować ten obraz ubóstwa, żeby on był jak najbardziej prawdziwy i żeby jakby dotykał realnych problemów, ale też żeby ułatwiał dyskusję o nich? To chyba trochę py pytanie nie na moje kompetencje, jak to kreować i jak rozwiązać ten problem, żeby ludzie zorientowali się, że jest to bardzo istotny problem. Natomiast no ja jestem zdania jednak, że porównywać, y tylko że porównywać do zera, to znaczy jeżeli mamy miarę ubóstwa absolutnego, czyli te 690 zł na osobę, które jest wyznaczane przez po prostu zaspokojenie biologicznych potrzeb człowieka, czyli zdolności jego rozwoju fizjologicznego, intelektualnego y i tym podobne, no, to jeżeli w tym stanie żyje 1,6 miliona osób, no to naszym celem powinno być, żeby żyło w tym stanie 0 osób w Polsce. I wydaje, uważam, że jest to cel realny. Uważam, że to nie jest problem, że ubóstwo tak naprawdę nie jest problemem ekonomicznym, szczególnie to skrajne, tylko problemem politycznym. Ono nie wynika z braku zasobów, tylko ono wynika z tego, kto te zasoby posiada, kto ich nie posiada i w czyim interesie. Różne sfery gospodarki funkcjonują. No i w kontekście mieszkalnictwa będziemy o tym pewnie jeszcze mówić dużo. Tak wyszło ostatnio badanie dotyczące ilości pustostanów w Polsce, które, których jest 12%, 1,8 miliona. W Warszawie szacuje się, że jest to nawet 20%. No i jest to taki piękny przykład, do tych pustostanów się wliczają mieszkania wynajmowane na Airbnb. No jest taki piękny przykład po prostu tego, że bardzo mała grupa właścicieli, w których, którzy mają skoncentrowaną własność tych mieszkań na wynajem krótkoterminowy, o czym też był świetny raport Delabu, Labu o tym, jak niewiele osób posiada te nieruchomości, wywołują... Radykalne wzrosty kosztów mieszkania i powodują to ubóstwo mieszkaniowe, które jest istotną częścią ubóstwa, bez istotną częścią wydatków każdego człowieka. Więc ja uważam, że jeżeli się porównujemy, to raczej nie powinniśmy z innymi krajami, że u nas jest 5%, a w Niemczech albo w Hiszpanii jest 10% bo to jest, no, relatywizowanie problemu, który jest absolutnym problemem życiowym ludzi, porównywać się albo z zerem, albo powiedzmy, jak z jakimś innym krajem, to z Finlandią, bo Finlandia jest chyba najdalej posunięta w działalności na rzecz walki z deprywacją materialną, z bezdomnością, jedyny kraj w Europie, w którym bezdomność spada i jest rozwiązywana w dosyć sprawny, systemowy sposób. Więc ta, taka moja odpowiedź. Bardzo dziękuję. Przyszliśmy. Przez tą teorię. Mam nadzieję, że nasi słuchacze, nasi widzowie e, będą mieli teraz łatwiej, żeby, jak pewnie przejdziemy do takich problemów szczegółowych, żeby połapać się o co nam chodzi. E, więc. Chyba najmocniej przez przypadki odmieniliśmy jednak to ubóstwo ekonomiczne, które jest silniej obecne w debacie. Ja też pewnie lekko kontrowersyjnie zacząłem od wstępu o tym, jak Polacy się bogacili. Myślę, że wielu by się z tym nie zgodziło, ale jednak nie ma co ukrywać, że taka narracja była silnie obecna przez ostatnie lata. I teraz chyba bardzo silnie zauważamy również odwrotną narrację, że. Prosperity się skończyło, że teraz już tylko wysokie kredyty, wysokie raty kredytów, że koniec wakacji w dalekich krajach, no że będzie bieda, tak? I taki obraz jednak w ostatnich miesiącach, który też według niektórych nakręca tą spiralę inflacyjną, jednak bardzo mocno się przebija, czy to w mediach społecznościowych, czy też w wielu, wielu artykułach, w wielu mediach. I chciałbym Państwa zapytać, począwszy od Pana Pana doktora Habilitowanego, pana Piotra. W jaki sposób widać w tym momencie w polskich miastach to ubóstwo ekonomiczne i których grup ono najbardziej dotyczy? To jest pierwsze pytanie: Czy bardzo widać? I, i czy to, o, o co pan pyta, jest jeszcze z obszaru ubóstwa, czy z, z obszaru odpowiedniego standardu, czy satysfakcjonującego standardu życia? Bo te wszystkie elementy takiego sinusoidalnego bogacenia się i, 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 i ubożenia, to jeszcze nie oznacza, że jesteśmy ubogimi. Bardzo często jest tak, że te warstwy ubogie, to one nie zdążyły się wcale wzbogacić i, i niekoniecznie mają z czego zbiednieć, chociaż ich może dotykać choćby proces inflacji, bo to zaspokajanie podstawowych potrzeb związanych z żywnością na przykład i mieszkaniem, no to jest to co, to, co kosztuje najwięcej, a oni nie mają z czego już ciąć wydatków. Natomiast, czy widać, ja myślę, że Możemy żeglować w kierunku takich prostych wskaźników, czy stać nas na podróżowanie samochodem, czy na wyjście do teatru, kina, restauracji, czy na nowe ubranie lub wizytę u lekarza. To pewnie zależy od priorytetów. Najczęściej w badaniach wychodzi tak, że tniemy od, tniemy od kultury. Prawda? Tniemy od kultury, tniemy od wyjazdów. Potem będziemy racjonalizować transport. Na, na, potem wytniemy lekarza, a dopiero na, na końcu rachunki. To jest coś przerażające. Ale, ale w, ten, w, ten, w ten sposób na końcu będziemy ciąć żywność, bo z czegoś trzeba, coś trzeba żyć. Bardzo długim obszarem ochrony są objęte dzieci, jeśli są ale to jest taka ochrona w zakresie tego, na co nas stać, jeśli jesteśmy ubodzy, więc w wielkich miastach, na ulicach prawdopodobnie nie zobaczymy w najbliższym czasie i daj Boże biednych dzieci, ale to nie znaczy, że ich szanse i ich funkcjonowanie w domu w perspektywie też i w porównaniu do innych rówieśników na przykład będzie, będzie satysfakcjonujące. Także gdybym mógł odpowiedzieć jednym czy dwoma zdaniami, ja myślę, że tego ubóstwa takiego, ubóstwa ubóstwa na ulicach, zwłaszcza dużych miast jakoś bardzo szybko nie zobaczymy, ale w budżetach gospodarstw domowych, zwłaszcza właśnie miejskich budżetach, myślę, że wraz z, z pójściem w kierunku zimy będziemy widzieć coraz większe przesunięcia. Bardzo dziękuję. Pani Magdaleno. Ja myślę, że Pan y, doktor zwrócił na bardzo ważną sprawę, mianowicie tę kwestię y, widoczności i też y, to, co Pan mówił o pewnej narracji. Y, bo y, y, myślę, że na pewno potrzebne są takie liczbowe y, dane, ale często y, my, wydaje mi się, decydujemy, kto według naszych kryteriów jest biedny albo niebiedny. Wydaje nam się, że ktoś jest na ulicy, no to znaczy na pewno, że, 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 że osoby jedna, bezdomna, ale jak osoba bezdomna na przykład jest czysto ubrana, to już, to, to już mamy podejrzenie, czy jest bezdomna, czy nie. Więc e, e, zwróciłam uwagę na, na to, jak myślimy, czy to, co my uważamy za ubóstwo, jest nim rzeczywiście, to jedna sprawa, a druga sprawa, że jest y, też y, wstyd. To znaczy, no nie jest tak, że własnym ubóstwem y, łatwo jest się chwalić czy to pokazywać, bo y, jesteśmy w tej narracji, y, wydaje mi się, że, że jeżeli komuś y, ktoś jest biedny czy y, ubogi, to znaczy, że mu się nie powiodło. I wydaje mi się, że tutaj dużo mamy do zrobienia, jeśli chodzi o zmianę naszego myślenia. Tak jak pan Hubert powiedział, że tak naprawdę, jeżeli trochę odwrócimy swoje myślenie, to znaczy, że naszym celem nie będzie to, żeby... O, yy, nie będziemy jako kryterium właśnie na co nas stać, czy też, tylko właśnie ilu ludzi na zostać, stać, że to jest nasz wspólny cel, że dążymy do tego i z tego możemy być dumni, że właśnie jak, naj, jak najmniej ludzi jest ubogich. I jeszcze bym dodała do tego kwestię, o której mój przedmówca powiedział, Właśnie te dramatyczne decyzje, których się dokonuje w ramach skromnych budżetów domowych, zwłaszcza jeżeli to jest budżet rodzinny, tego nie widać kum okiem że ktoś nie pójdzie do kina, nie, nie kupi książki, nie pójdzie na przedstawienie, ale rzeczywiście. Hmm, no, myślę, że też to jest dobre miejsce do zadania czy, tego pytania, czy rzeczywiście kultura, no właśnie, na jakim poziomie potrzeb jest na przykład kultura. To, że nas nie stać na to, żeby pójść na spektakl czy do kina, to jest, możemy to wyciąć z budżetu, ale to jest tak naprawdę dramatyczna często decyzja. Bardzo dziękuję. Pani Hubercie? Też chciałem tylko dodać, że nawet wydaje mi się, że ta narracja nie mówi o tym, że się nie powiodło, bo to nie powiodło jest takie bezosobowe, tylko ona właśnie mówi, że ekstrem biedni to jest nasza wina po prostu, bo żeśmy przegrali, byli za słabi, za mało się starali za późno wstawali. Więc, więc tym bardziej jest to dotykające, po prostu budzi, buduje pełną odpowiedzialność za to, gdzie się trafiło. Jakoby każdy był kowalem własnego losu, a jak kiedyś mój przyjaciel to ujął, każdy jest tapicerem swojego losu. To znaczy, coś tam dostaje na początku i może to co najwyżej ładnie obić albo, albo gorzej, ale jest bardzo ograniczony formą tego, co dostał na początku. I też taki cytat mi się przypomina, który gdzieś tam u Baumana kiedyś wyczytałem, że siły społeczeństwa, tak jak siły mostu, nie mierzy się średnią wytrzymałości poszczególnych jego przęseł, tylko wytrzymałości najsłabszego przęsła, bo jak najsłabsze pójdzie, to cały most będzie bezużyteczny. Więc myślę, że tak samo z tym mierzeniem i patrzeniem na społeczeństwa i ich dobrobyt. No i tu pozostaje mi się zgodzić tylko ze wszystkim, co zostało powiedziane. Też może dodam z ekonomicznej perspektywy, że z tymi wydatkami w budżetach i w koszykach, zakupowych problem jest taki, że inflacja, którą my omawiamy w mediach, która teraz 17% przekroczyła, to jest inflacja, która z uśrednionym koszykiem zakupowym przeciętnego Polaka dla osób ubogich albo poniżej tych poszczególnych progów, ta inflacja pewnie realnie to jest ze 30%. Dlatego, że znaczną częścią tych koszyków jest żywność, a żywność jest jedną z najszybciej rosnących w cenach części budżetów domowych a tym co spada tym czego ceny spadają to są przecież takie rzeczy tak elektronika jak ubrania czyli rzeczy które właśnie względnie szybko się wycina więc one nie stanowią żadnej przeciwwagi w tym koszyku więc, więc ten proces myślę że będzie postępował obawiam się tego a jeżeli chodzi jeszcze o taką widoczność widoczność no to jeżeli zima będzie sroga jeżeli energetycznie też do czego dojdziemy z pewnością za chwilę jeżeli będziemy mieli w ogóle kryzys gospodarczy, bo to jest możliwe i wielu ekonomistów o tym mówi, no to ja się obawiam tego, że ta widoczność będzie intensywna poprzez po prostu znaczny wzrost liczby osób bezdomnych. W tej chwili w tym poziomie uzależnienia od kredytów w Polsce i stóp procentowych i wysokości rat tych kredytów względem poprzednich zarobków wystarczy, że bezrobocie pójdzie w górę o kilka, kilkanaście punktów procentowych i podejrzewam, że liczba osób, które nie będą w stanie spłacić swoich kredytów za mieszkania, no skoczy. I będzie to dość dramatyczne w skutkach. Bardzo dziękuję. W takim razie, jeszcze drożąc ten temat, wspomniał pan o tej tak, chyba pierwszej grupie, która być może jest narażona na ubóstwo. Mówiliśmy o tym, jak zmieni się styl życia i że to nie zawsze będzie widoczne na zewnątrz, no ale wchodząc, może bym nie chciał, ale wchodząc jednak w rolę takiej Kassandry, no zakładając, że ten kryzys będzie bardzo dotkliwy, no, a wiele na to wskazuje w tym momencie oczywiście, tak, że ta zima będzie ciężka, wielu ekonomistów przepowiada, że inflacja może być uporczywa i przez jeszcze kilka lat być na poziomach co najmniej kilkunastu procentowych, czy są jeszcze jakieś inne grupy społeczne, które też wybitnie są narażone, y, nawet jeżeli nie na samo ubóstwo, to na takie znaczące pogorszenie sytuacji życiowej? Y, można spojrzeć socjologicznie, można spojrzeć y, ekonomicznie na to, y, z, bo. Grupy są w zasadzie narażone nie tyle swoimi umiejętnościami i możliwościami, lecz często siłą polityczną, prawda? Czyli mamy określone grupy zawodowe, które potrafią sobie jakoś wywalczyć pewną siłę, albo z racji swojej liczebności, mimo że nie są zamożne, stanowią pewien ważny elektorat. Na przykład tak jest, jeśli chodzi o osoby starsze, które wygrywają w polityce społecznej z dziećmi, ponieważ dzieci głosu nie mają wyborczego, prawda? I, i, i mamy. 14 emerytury, a nie mamy rewaloryzacji na przykład świadczenia wychowawczego. Więc jest trudno powiedzieć, które grupy będą natychmiast bardziej widoczne lub mniej, bo to zależy właśnie od albo destrukcji tej siły politycznej niektórych grup, co może zależeć od, od szeregu innych czynników, od strategii przetrwania rodzin. Prawda? ponieważ niektóre rodziny mogą na przykład wszystkie ręce na pokład i na rzecz na przykład młodego pokolenia, inne mogą próbować jakoś to równoważyć, od ich przezorności w końcu, Pan wspominał, że na przykład zagrożeniem mogą być wysokie raty kredytów, no ale jeżeli młodzi ludzie, a często młodzi, prawda, biorą kredyty na lat 30, to znaczy, że biorą na całe życie, I kto im powiedział, że przez ich całe życie nic się nie zmieni? Skoro nawet pogoda przez tydzień się zmienia. Więc po, powinni, można powiedzieć, to kojarzyć, że bierz tyle, że w razie katastrofy przeżyjesz. Mi się wydaje, że często brali na ostrzu noża, bo teraz jest dobrze i teraz będzie płacz. Wydaje mi się jednym słowem podsumowując, że młodzież i młodzi, młodzi ludzie, tym którym jest ciężko wejść na rynek pracy, nawet jeśli często słyszymy, że że młodzież, czy młodzi ludzie od razu zaczynają z pewnych wyższego pułapu zarobków, są dobrze wykwalifikowani, znają języki. To wszystko prawda, ale wydaje się, że, że mimo wszystko ściana, z którą przychodzi im się zderzyć, kryzys jest na tyle gruba, że może być sporo ofiar wśród tej grupy. Bardzo dziękuję. Pani Magdaleno? Ja może znowu wrócę do, tego, do tej kwestii, że to nie jest... Coś nowego. Znaczy, jest wiele osób, które, które tak naprawdę żyje w ubóstwie od lat i często jest tak, że też ubóstwo przechodzi jakoś z pokolenia na pokolenie. Więc też zachęcałabym do tego, żeby myśleć o tym, że to nie jest tak, że nagle. Się, ze, chodzi mi o to, że często jest tak, że ktoś to, to nie jest. Dla niego nowe, że jest kryzys, że jest trudno. Tylko może być tak, że może teraz mamy tego większą e, świadomość, ale wydaje mi się, że m, może szansa jest w tym, żeby myśleć o tym, że to jest e, problem nas wszystkich i że, e, że każdy ma, może swój jakiś kamyczek solidarności dołożyć, że m, możemy nas spojrzeć tak, że będziemy myśleć, no to, no, no, no jak, jak, tu się ochronić, ale może właśnie pomyśleć o tym tak, że to jest ta, taki moment, żeby pomyśleć, jak, co możemy zrobić, żeby jak najmniej osób ucierpiało. Bardzo dziękuję. Panie Hubercie? No to ja może z przeciwnej strony, niż pan profesor, to znaczy ja jednak spróbuję ja bym obstawiał seniorów albo osoby zbliżające się do wieku emerytalnego. Liczba seniorów w ubóstwie relatywnym wzrosła w ciągu z tych pięciu lat znacząco, to, kilka, to z 900 do 1,3 miliona, 900 tysięcy. Um, a jednocześnie w ubóstwie skrajnym spadła, więc jakby znowu jest to taki przykład miejsca, gdzie te statystyki się mieszają. Natomiast, no... Obawiam się też no, w takiej dłuższej perspektywie niż może kolejny rok, natomiast tego, że będą przychodzić na emeryturę roczniki, które większą część swojego życia na rynku pracy spędziły już w wolnej Polsce po 1989 roku której pierwsze 20-25 lat było naznaczone tym, że kilkanaście procent naszego społeczeństwa pracowało na śmieciówkach, nie miało składkowanych umów, nie odprowadzało składek ZUS-owych i tak dalej. Więc będą to osoby, które albo nie będą miały prawa do emerytury w ogóle, albo będzie ona na absolutnie minimalnym poziomie. I to jest przestrzeń, która boję się jak, jak wybuchnie, tak, to znaczy znowu seniorzy i osoby, które teraz mają 50-60 lat i będą przychodzić na emeryturę niedługo, mają swój głos polityczny, natomiast no jednak poziom życia seniorów w Polsce jest niski i ten głos polityczny, pomimo że jest słyszany i są partie, które wprost na niego odpowiadają, no nie przekłada się ciągle na to, żeby ten poziom życia... Um, czy poziom finansowania usług publicznych, czy chociażby to było świetnie widać przy covid tak, to znaczy jednak silna niesprawność systemu, który powoduje no, dziesiątki tysięcy nadmiarowych zgonów e, głównie właśnie w tej grupie wiekowej. Um, <coughs> więc ten głos ten głosy nie, niby jest, natomiast jego wpływ realny na politykę e, wydaje mi się, mniejszy niż może nam się wydaje nieraz. Bardzo dziękuję. Ja jeszcze mam w głowie dwie takie chyba grupy społeczne, może nawet więcej, e, które wydaje się, że ich sytuacja zmienia i zmienia się drastycznie w ostatnich miesiącach. E, myślę tutaj o nauczycielach, myślę o urzędnikach, pewnie jeszcze kilka takich grup zawodowych, które są olbrzymie patrząc pod względem jakby liczby pracowników e, i które jakoś sobie radziły, do tej pory przecież od lat mówiliśmy o tym, że te zarobki w tych gałęziach gospodarki, czy też funkcjonowania państwa są niewielkie, ale w tym momencie no, pojawia się coraz więcej dramatycznych relacji, na przykład ze strony nauczycieli w postaci listów, w różnych, w różnych blogach, w różnych gazetach, też w postaci wywiadów, pokazujących jak na przykład ich jakby rachunki, rachunek życia za, za miesiąc się nie spina, tak, że <laughs> oni być może pewnie uczyli o ubóstwie i do tej pory byli traktowani wciąż jako takie przecież zawody wyższego zaufania społecznego i myślę, że wciąż przez część obywateli, część Polaków, tak są traktowane, ale jednak no, ich sytuacja i tutaj chyba się wydaje, szczególnie i paradoksalnie w dużych miastach jest dramatyczna i prawdopodobnie w najbliższych miesiącach będzie jeszcze gorsza niż teraz, a perspektyw na to, że jakby finansowo ich sytuacja się zmieni, raczej nie ma, bo takich zapowiedzi nie ma i też jakby stan budżetu nie wskazuje na to, że, że ktokolwiek by na przykład przejął władzę, bo ktokolwiek dalej będzie rządził, no to by tam coś radykalnie mógł zmienić. I chciałbym się zapytać, czy właśnie takie no chyba skokowe zwiększenie liczby grup społecznych i obywateli, którzy mogą spojrzeć temu ubóstwu w oczy, czy w ogóle biedzie w oczy. W jaki sposób zmieni myślenie o ubóstwie w Polsce? Czy na pewno zmieni o tyle, że jakby nie będziemy kojarzyli z zmiany z postępem, bo to jest jakby często zamiana, że jak mamy reformę i zmiany, to ona może być tylko na lepsze. Otóż okazało się, że zmiana działa w obie strony. I to może być zaskoczenie, prawda? Czyli, że coś, co się polepsza, może się równie dobrze pogorszyć. My nie lubimy takich wskazań, ale raporty publikowane o ubóstwie w latach ubiegłych przez UNICEF, czy choćby niedawno jakiś artykuł, pamiętam, który mówił, że co, cofnęliśmy się do 2015 roku z pewnym na przykład stanem. W Grecji kryzys z 2008 roku cofnął standard życia rodzin. O, o ponad 15 lat bodajże, do tyłu, o tyle zbiedniały, więc my, jeżeli ktoś by chciał jakby odpowiedzieć sobie, jaka jest realna skala zubożenia, to nie chodzi o to, że tylko, że ja nie mam na bilet czy na wczasy, tylko jak mi się, w jakim roku mi się tak żyło jak teraz, prawda, i to będzie to cofnięcie do tyłu, czyli kryzys zjada nam lata życia, a życie jest jednorazowe i to jest, i, i, i to jest ten problem, i to jest ta tragedia ubóstwa i teraz można powiedzieć w dwóch wymiarach to, o co Pan pyta, na ile nie mam dziś i na ile znalazłem się w przeszłości. Prawda? Czyli, ile, ile tych moich wszystkich efektów, mojej pracy, tego zabiegania codziennego o pewien standard życia, już gdzieś poszło. Prawda? Już gdzieś ten kryzys to zniszczył. I dzisiaj nieśmiało zaczynamy mówić o 2015 roku. Jeśli inflacja będzie rosła, a pewnie będzie w jakiejś mierze, to my się zaczniemy cofać dalej w, te, w tę przeszłość. I okaże się za chwilę, że sukcesów nie ma, tak, że wszystko jest z jed... I to jest tragedia kryzysu. I teraz grupa społeczna, o której Pan też mówił i do której ja też należę w jakiejś mierze, ja się ze wszystkim zgodzę, z wyjątkiem jednego, że ma prestiż społeczny. Już nie ma. Już tego nie ma, to było, ale nie ma. Nie ma prestiżu społecznego. Dzisiaj nauczycieli czy urzędników, to, to druga grupa, którą Pan wymienił, nikt nie lubi w takiej mierze żeby przy ubogich czy małych środkach dzielić tak, żeby im było nieco lepiej albo przynajmniej mniej e, gorzej, prawda? Czyli to nie jest problem, że im powiemy, że szanujemy waszą pracę. Jest pytanie, czy jesteśmy się w stanie z tą grupą podzielić. Ja myślę, że nie. Bardzo dziękuję. Pani Magdaleno? Ja bym do tego dodała, że chyba mamy też coraz większą świadomość, że to był taki mit, chyba, który, nie wiem, czy wierzyliśmy w niego, czy nie, że im ciężej będziemy pracować, tym nam będzie lepiej. Więc okazuje się, że tak nie jest I, i to dotyka wielu grup, tak myślę, i finanserów, do których się zaliczam i tak zwanych working poor, czyli osoby, które nie są w stanie, chociaż pracują ciężko i dużo i tutaj w tym kontekście mam właśnie obraz osób, które znam, które naprawdę od rana są na nogach i całe miasto przemierzają e, i do późnej nocy pracują, a nie są w stanie na wszystko zarobić. Mm, ale myślę też, że e, i to jest coś, wydaje mi się, że we wszystkich grupach e, e, że ta potrzeba y, y, takiego wsparcia emocjonalnego i psychicznego, bo nawet słowa, których Pan użył i których wszyscy używamy, mówimy czy myślimy o tragedii, o kryzysie, o katastrofie. Y, i, i, I tak myślę, że y, tak widzę, bo y, mam y, jakby w różnych środowiskach i grupach się obracam. I widzę, że, że wszyscy potrzebują jakiś form wsparcia, tego żeby po prostu nie zwariować, więc potrzebujemy czuć jakąś nadzieję, jakoś te siły psychiczne reparować. I myślę, że to może, może pomóc nam zrozumieć, że jesteśmy w tym razem. Ale też może, możemy pójść w drugim kierunku, to znaczy możemy wybrać, że im bardziej się jakoś ogrodzimy, to przeżyjemy. No i oczywiście chciałabym bardziej, żeby to było w tym kierunku, że zrozumiemy, że wszyscy jedziemy trochę na tym samym wózku. Bardzo dziękuję, panie Hubercie. To ja znowu przeciwnie powiem, to znaczy, właśnie moim problemem jest to, że my nie jedziemy na tym samym wózku, tylko trochę o innych grupach powiem. Pan profesor tutaj wskazał ten 2015 rok, to cofnięcie się w poziomie zamożności i tak dalej. No myślę, że dla równowagi trzeba z, z zobaczyć i zapytać, o ile wzrosły majątki miliarderów pomiędzy 2015 rokiem, a teraz. Wzrosły znacząco, przekroczyły 100 miliardów, już teraz ponad 200 chyba w tej chwili jest majątek Elona Muska, jak się nie mylę, zaraz zanim Jeffa Bezosa. I to jest dla mnie doskonały przykład, który chyba najlepiej unauczniła pandemia właśnie, tak? Znaczy w pandemii mieliśmy, mieliśmy rec czyli rozmiar gospodarki się kurczył, a jednocześnie majątki najbogatszych rosły. Co to znaczy? To znaczy, że no, oni się bogaczyli czyimś kosztem, tak? I bogacili się kosztem po prostu ogromnej liczby osób, które ubożały. E, I jakby cała idea właśnie tego postępu i wzrostu gospodarczego była opowiadana w taki sposób, że jest to moment, od kiedy istnieje wzrost gospodarczy mniej więcej od początku XIX wieku po rewolucji industrialnej, bogactwo i bieda przestają być grą o sumie zerowej, bo może urosnąć trochę wszystkim i podzielimy się tym jakoś mniej lub bardziej równo, ale cała, cały tort rośnie, więc, więc dlatego ubóstwo jednych nie jest związane bezpośrednio z bogactwem drugich, natomiast jeżeli patrzymy na skalę rośnięcia majątków najbogatszych, no to to radykalnie przewyższa ten poziom Wzrostu gospodarczego, więc wiemy, że to, że komuś się dzisiaj żyje. Tak jak w 2015, czyli 7 lat temu i e, jest odwrócone te 7 lat wzrostu dochodów. E, no, wynika z tego, że komuś innemu się żyje trzy razy lepiej niż w tym 2015. I to też, e, jeżeli sobie przełożymy ten ekonomiczny żargon kryzysu, nie kryzysu trochę na taką rzeczywistość. To znaczy, czy nie jest tak, że nie wiem, to jest zbombardowane fabryki nie jest w stanie produkować tyle, co wcześniej. Nie jest tak, że e, mieliśmy wielką wojnę w większości krajów Europy, która nam zniszczyła możliwości produkcyjne naszej gospodarki. Po prostu zmienił się procent tych dochodów, które uzyskujemy jako całe społeczeństwo, które trafia do jednych grup społecznych i ten, który trafia do innych. Więc no ja bardzo bardzo chcę po prostu zaznaczyć i zwrócić uwagę na to, że jak rozmawiamy o ubóstwie, to musimy też rozmawiać o bogactwie bo o ile są to um, rzeczy, które nie zawsze jedno jest, jest wynikiem drugiego, to dzisiaj na pewno tak jest i to wiemy z licznych badań na temat nierówności społecznych, choćby z tych przykładów, o których mówiłem, o Airbnb, mieszkalnictwie i tak dalej. Mamy ogromne przestrzenie, w których wzrost kosztów życia jednych, deprywacja mieszkaniowa, materialna wynika ze wzrostów dochodów innych. I w jaki sposób, y, pana zdaniem, to, że jakby to rozwarstwienie jest coraz większe. a Wydaje mi się też mówiąc o kontekście polskim, że już nie tylko ci najbogaci, ale pojawiły się takie dosyć liczne grupy społeczne, na przykład w dużych miastach jak informatycy, no też pewnie kilka innych, tak, pracownicy dużych korporacji, którzy niekoniecznie mają przed swoją jakby w najbliższej przyszłości grozi im ubóstwo, tak? Czy nawet nawet to jakby ten, że będą jednak ich budżety coraz mniejsze i będą walczyć z inflacją. Oczywiście inflacja też ich dotknie, ale jednak Wiele statystyk pokazuje, że ich pensje rosną szybciej niż w tym momencie statystyki inflacyjne i czy to, że te grupy społeczne całkiem liczne no tak dobrze wypadają w zestawieniu z tymi innymi, równie licznymi, a może liczniejszymi grupami, jak właśnie ci wspomniani urzędnicy, ci nauczyciele, będzie powodowało jakieś takie, nie wiem, no trochę niesnaski społeczne, czy raczej w tym zatomizowanym świecie to nam nie grozi, bo, bo winny będzie gdzie indziej i winny będzie pewnie jakiś taki teoretyczny. Albo migrant z Ukrainy, prawda? No, bardzo bym chciał, żeby to powodowało znaski społeczne. znaczy, bardzo bym chciał, żeby to powiązanie pomiędzy tym, że e, pracownik IT zatrudniony dla podwykonawcy Amazona, który tworzy sieci neuronowe do badania przyszłych schematów zakupów klientów, który zarabia w Polsce 20 tysięcy miesięcznie, e, został powiązany z tym, że pracownik tego Amazona na magazynie zarabia 3200 e, i ma takie normy, że nie jest w stanie ich wyrobić i może puścić kuras na 4 godziny albo 6. E, ale obawiam się, że jesteśmy daleko. O, jeżeli chodzi o debatę publiczną, e, i obwinieni zostaną ubodzy, którzy biorą 500, bo to jest oczywiście głównym źródłem inflacji według wielu w Polsce, e, i obwinieni zostaną migranci za to, że kradną nam pracę, albo cokolwiek innego się wymyśli, więc niestety obawiam się, że te konflikty zostaną przeniesione na, na taką przestrzeń. Y, Mniej prawdziwą, mniej realnie powiązaną, a bardziej łatwiej, łatwiejszą do sprzedania politycznie i do stworzenia wroga. I też nie chodzi o to, żeby szczuć na informatyków i, i, i budzić powszechną nienawiść do tego zawodu, tylko po prostu o to, żeby zrozumieć, że um, zwykle jest tak, że w tych firmach, w których się zarabia świetnie na poszczególnych stanowiskach, one świadczą pewne usługi dla firm innych, które ostatecznie mają te swoje wysokie zyski i mogą płacić takie pensje, dlatego że, na, no, że opierają się w dużym stopniu na wyzysku ludzi, którzy że pracują właśnie albo na umowach śmieciowych albo na bardzo niskich pensjach gdzieś w magazynach, gdzieś w Walmartach, gdzieś w w centrach dystrybucyjnych i tym podobne. Bardzo dziękuję panie profesorze. Czy jakieś takie trendy związane właśnie z tym, że to ubóstwo będzie nawarstwiać już teraz możemy zauważyć czy przewidywać? Tak, to znaczy najpierw jedna te, taka, taka teza, tak? nie to że dyskusyjna, tylko no, można powiedzieć, ma pan rację, to znaczy stopy ubóstwa są odmieniane przez wszystkie przypadki, natomiast stopy bogactwa przez, bez żadnego przypadku funkcjonują, bo ich nie ma. Prawda? I nie bardzo wiadomo, co jest tym bogactwem. Dla, dla, dla kogoś może być nieznaczne, tylko przekroczenie. Ono zależy od świadomości dla kogoś innego, to brak na przykład nowego samochodu w tym miesiącu albo koli jakiejś. To, to, to jest prawda. Nie wiem, czy do końca tak ten świat wygląda, że on, bo to jest bardzo rewolucyjne, prawda? Że, że, że należałoby po prostu zwiększyć redystrybucję i ściąć te góry, żeby zasypać te doliny. Choć zawsze jest tak, że biednych jest, i to jest to, co Pan pytał, biednych jest więcej niż, niż bogatych, więc pewnie siłą rzeczy będą bardziej widoczni też choćby dlatego, jeśli bogaci nie są ostentacyjni, a niektórzy już się nauczyli, że nie warto, prawda, więc, więc ich tym bardziej nie będzie, nie będzie widać. Natomiast. To, o czym Pani Magda mówiła, myślę, że w ubóstwie ważne są pewne schematy, to się brzydko mówi, o jakieś reprodukcji tego ubóstwa, czyli dziedziczenia. Prawda? I one nie, nie tylko wynikają z braku pieniędzy i to nie, nie jest prawda. Ja z, zawsze będę przeciwnikiem tego, że inflacja w Polsce napędza na przykład 500 plus, które tam jest 350 plus de facto teraz, ale powiedzmy, yy, tylko jakby te, te ubóstwo czy ten stan napędza świadomość i, i te środowiska, w których tych ludzi wzrastają, bo jeżeli spojrzymy na ubogie, na jakąś klasę choćby szkolną, gdzie z, z, wiadomo w każdej klasie jest przekrój taki mikrospołeczeństwo, prawda, gruby na bramkę, jest jakaś ofiara, jakiś kujon, jakiś kłamczuch i kilku normalnych. I oprócz tego jeszcze się zdarza, że, że że mamy różnice dochodowe, chociaż bogaci starają się gdzieś tam emigrować do innych szkół powiedzmy tych bardzo bogaci. To okazuje się, że gdyby zapytać te, te środowiska o marzenia, prawda, to, to, no to ci najbiedniejsi oni nie mają marzeń związanych nie, z dobrymi studiami, wyjazdem za granicę na jakieś stypendium czy coś. Tylko pójście do pracy, założenie rodziny, może posiadanie mieszkania. Oni takie bardziej są, mówiąc, brzydko przyziemne te, te, te marzenia. I pośród tych ludzi będą się reprodukować ci magazynierzy, na przykład, o których Pan mówi. Bo kto o zdrowych zmysłach będzie szedł do takiej pracy, prawda? Można zapytać. No, ktoś, kto z punktu widzenia tego spojrzenia nie ma zdrowych zmysłów, nie? czyli nie ma do końca tej świadomości, że mógłby robić coś innego, że ma pewne zdolności. Więc wydaje się, kiedyś ojciec Rzesiński nawet mówił, że to co pierwsze, to trzeba przywrócić godność, prawda, osobom, ubogim. I taką świadomość, że to, że jesteśmy ubodzy, to nie znaczy, że jesteśmy złymi ludźmi. To znaczy, że po prostu mamy złą sytuację. To nie ma nic wspólnego z człowieczeństwem. Dziękuję Pani Magdaleno. Ja może trochę wrócę do tego poziomu miasta, w którym jesteśmy, że też. To jak myślimy o mieście jest ważne, bo jeżeli myślimy, że to ma być miejsce, które ma być jak najbardziej przyjazne jak największej liczbie ludzi, i że równie ważne są takie miejsca, które gdzieś tam, właśnie ośrodek dla uchodźców, czy noclegownia, czy ośrodek pomocy społecznej, że to wcale nie są. Nie wiem, gorsze miejsca, możemy spojrzeć na nie inaczej. Także myślę, że wiele rzeczy jest w naszej głowie. Ja może tutaj takie dosyć idealistyczne wygłaszam rzeczy, ale wydaje mi się, że to właśnie nas może uratować. Ta zdolność do marzeń, do idealizmu i tak jak mówił Pan Hubert, tak, że. Mm, mm, Przyjmujemy pewne rzeczy za oczywiste, że no, bogactwo to jest coś dobrego, a no, ale czy, czy na pewno? I tutaj właśnie mój przemówca rzeczywiście przywołał postać Józefa Wrześnińskiego, czyli założyciela organizacji, i, w której działam, i to właśnie mnie uwiodło, to znaczy jego wizja. Taka, że, że, że to nie jest tak, że właśnie ubodzy są źli, tylko że coś, jest, coś w ogóle z nami jest może nie w porządku. Jak to jest możliwe, że, że my się zgadzamy, że jest kryzys, że jest ubóstwo, ale to też nie po to, żeby kogoś właśnie obwiniać, tylko że, że może nas połączyć taka wizja i marzenie o tym, że chcemy innej rzeczywistości, innego miasta. Bardzo dziękuję. Panie Kuberna. Ja się chętnie nie zgodził. Znaczy po pierwsze, wydaje mi się, że wizja, żeby wziąć z góry i zasypać dół, jak to pan ujął, nie jest w ogóle rewolucyjna. To jest wizja bardzo konserwatywna, tak działał kapitalizm przez 30 lat po wojnie i wiemy dzisiaj, że działał wtedy lepiej niż dzisiaj. To rewolucyjna była wizja lat 80. i neoliberalizmu, która zakładała, że jak oddamy dużo więcej tym, którzy są najbogatsi, to oni magicznym sposobem wszystkim innym oddadzą w społeczeństwie i, i biednych nie będzie. Wiemy dzisiaj, że to na pewno już nie działa, więc ten postulat jest po prostu dosyć konserwatywnym postulatem po, po, po prostych mechanizmów redystrybucyjnych, które też do tej pory działają w wielu krajach Europy. Mamy w Polsce po prostu niską progresję podatkową. 32% to jest maksymalny próg podatku PIT, tak w wielu krajach on przekracza 40, 50 nawet miejscami. W Niemczech, Wielkiej Brytanii, w, w Szwecji, w Norwegii chyba już obniżone zostały. Natomiast no jakby w Danii też są dosyć wysokie. Więc wiemy, że to działa. E, osobna rzecz jest taka, no nie znam nikogo, kto marzył o pracy w magazynie, w szkole, ale znam parę osób, które pracują w magazynach i zaświadczam, że są o zdrowych zmysłach i bardzo porządnymi ludźmi, których lubię, cenię i szanuję. E, I wydaje mi się, że no właśnie problem nie do końca jest w tej świadomości, to znaczy no naszym celem nie jest y, i znaczy jakby celem absolutnie nierealnym i nie wiem, czy w ogóle naszym jest to, żeby wszyscy marzyli o studiach i byciu profesorami, Potrzebujemy ludzi, którzy będą pakować paczki, potrzebujemy ludzi, którzy będą lekarzami, nauczycielami, e, potrzebujemy ludzi w bardzo różnych bardzo różnych stanowiskach w bardzo różnych sektorach gospodarki i po prostu potrzebujemy na poziomie społecznym e, no wywalczyć to, żeby mieli godnie płacone, e, bo inaczej to społeczeństwo zacznie się rozpadać i tak jak teraz się rozpada, to też pan wspomniał o tych nauczycielach i migracji do czy migracji przestrzennej do szkół prywatnych i tym podobnych rzeczy. No to jest trend, który widać bardzo mocno, tak, widać właśnie przenoszenie się klasy średniej, wyższej średniej do szkół prywatnych, do prywatnej opieki medycznej i tak dalej. No i to jest jakby błędne koło, tak, to znaczy mamy niedofinansowany system, więc ludzie z niego migrują, więc płacą prywatnie, więc lekarze i nauczyciele przechodzą do prywatnego sektora, więc ten system publiczny jest jeszcze gorszy. No i jeżeli nie chcemy skończyć w sytuacji takiej jak, nie wiem, Stany Zjednoczone, z horrendalnymi cenami opieki zdrowotnej i z mocno sprywatyzowanym systemem edukacji, no to po prostu musimy to przerwać. No tylko do tego potrzebna jest wola polityczna. No i to akurat. Tu się zgodzę, że nie wiem, czy jest w polskim społeczeństwie taka gotowość, żeby powiedzieć, że nauczyciele muszą zarabiać więcej i żeby to poprzeć. Wydawało mi się, że tak jest. Sam byłem nauczycielem, jak były strajki nauczycieli w 2020-2019 roku, jak się nie mylę. No natomiast co się z nimi stało, to, to wszyscy niestety wiemy. Bardzo dziękuję. Nieubłaganie zbliżamy się do końca naszej rozmowy, ale jest jeszcze jeden wątek, który obiecaliśmy naszym widzom, że, że do niego nawiążemy. Wątek, oczywiście, ubóstwa energetycznego i tego, jak to jest powiązane z ubóstwem ekonomicznym. Nie ma co ukrywać, że przez lata w Polsce rozmawialiśmy o tym, że potrzebujemy terenów zielonych. E, tereny zielone były jakby leitmotivem budżetu obywatelskich. Mieszkańcy szczególnie dużych miast mówili o betonozie, przekonywali się do tego, że trzeba dbać o retencję. E, doświadczali też na własnej skórze zmian klimatycznych i tego, jak one, jak betonoza wpływa na, na funkcjonowanie miast właśnie przy zmianach klimatycznych. E, I trochę jak grom z jasnego nieba, aczkolwiek nie jest też tak, że nikt tego nie przewidywał, e, spada nas problem nie tego, jak czy będziemy mieli zielone dachy na biurowca, czy będzie mini park gdzieś, czy skwerek na osiedlu, ale tego, że znaczna część mieszkańców miast, a szczególnie tych mniejszych czy mieszkańców wsi, w najbliższym sezonie grzewczym będzie miała olbrzymi problem, żeby zapewnić w ogóle odpowiednią temperaturę w swoim mieszkaniu, w swoim domu. Ten problem będzie dotyczył nie tylko mieszkańców, będzie dotyczył również instytucje publiczne i pewnie również też zakłady produkcyjne. Nie wiemy oczywiście, jak on będzie poważny. Może się uda dzięki na przykład łagodnej zimie przejść przez niego, miejmy nadzieję, w miarę suchą stopą, ale jednak wydaje się, że ten problem jest znaczący i chciałbym Państwa zapytać już taką w ostatniej takiej runce, runce naszych pytań, o to czy w tym momencie tak naprawdę mamy tak moralne prawo by mówić o tym, żeby e, jednak powinniśmy walczyć ze smogiem, że powinniśmy bardzo silnie przechodzić, odchodzić od węgla, czy to co się wydarzyło tak naprawdę trochę nam to moralne prawo zabiera, a jeżeli nie zabiera, to w jaki sposób o tym mówić, żeby tych ludzi, którzy przecież doświadczą tego problemu, przekonać do tego, tak, że zmiany klimatyczne się nie zatrzymały, mimo tego, że ceny za gaz, za prąd i za ogrzewanie wzrosły znacząco. Panie, prof, panie profesorze. Znaczy to jest takie na nawiązanie trochę do tego, co pa Pan mówi: to znaczy, jakie my mamy dochody i co z nich możemy pokryć, bo jeśli się okazuje, że. Mimo wysokiej redystrybucji i wykon wykonania pewnej pracy jesteśmy w stanie wydać na żywność powiedzmy 10% naszych dochodów i pozostałą część przeznaczyć na inne nasze ważne potrzeby, w tym opłacenie rachunków i zapewnienie sobie jakiegoś komfortu. No to wtedy to życie jakoś się toczy, choć może na nieco niższym standardzie. Ale jeśli na naszych dochodów, a to jest głównie problem miast pewnie właśnie w tym momencie, naszych dochodów nie starczy po opłaceniu żywności, nie starczy już nawet na, na rachunki, bo one nam wzrosły w sposób, który w najśmielszych snach nie przewidywaliśmy. No to jest pytanie o strategię wtedy przetrwania, czy będziemy obniżać temperaturę. Myślę, że ekologia jest ostatnią rzeczą, o której będziemy wtedy myśleć. Wszystkie badania pokazują, że w Polsce najtańszym opałem jest drewno. I, i zapewne w ten sposób nawet widzę w dzielnicach Warszawy, takich, nie wiem, w centrum nie widziałem, ale w bardziej już okolicznych dzielnicach widzę, że przy domach, nawet przy wielorodzinnych leży drewno, co, co oznacza, że, będzie, że, że, że w razie. Pewnie zimy, będziemy mieli zapach palonego drewna. Co znaczy, że bardzo szybko pożegnamy się ze standardami ekologicznymi, jeśli chodzi o oddychanie powietrza. I to jest wybór między złem a złem, trochę, bo jeżeli wieś opala się drewnem, to jesteśmy w stanie to przeżyć. Ale jeśli milion osób zacznie opalać się drewnem w Warszawie, najprawdopodobniej będzie mieli straszny smog. I, I mówię, to jest zło na zło, które się nakłada. Bardzo dziękuję, Pani Magdaleno. Może to nie jest odpowiedź na pana pytanie, bo rzeczywiście sama nie mam tej odpowiedzi, ale wydaje mi się, że jest coś. To, to, to nie jest chyba albo, albo, to znaczy, jeżeli przeciwstawiamy ekologię i problemy energetyczne. To jest to jakieś zamętlenie dla mnie. Tak wynika z takich też badań czy, czy rozmów na poziomie międzynarodowym, w których brało nasz ruch i też inne organizacje. Że tego się nie da rozdzielić. To znaczy, nie, nie możemy budować sprawiedliwej ekologii bez dbania o ludzi i vice versa. Więc trochę nie wiem, jak wyjść z tego, ale też jestem trochę przeciwna takiemu przeciwstawianiu, bo wydaje mi się, że jest coś takiego jak niepodzielność praw człowieka, o czym mówił też nasz założyciel Józef Rzesiński. I, I wydaje mi się, że takim punktem wyjścia do refleksji, jak wyjść z problemów, powinno być to, że, że to nie jest tak, że my możemy sobie jakieś prawa odłożyć na półkę yy, i że możemy rozdzielić ubóstwo i ekologię. Yy, I tu jeszcze odwołam się do jednego nazwiska, bo jestem też tłumaczką i pracuję teraz nad przykładem książki Petera Bloka, który dużo mówi w swoich książkach o miastach. I on właśnie mówi, że rozwiązanie wszystkich problemów jest wtedy, kiedy ludzie siadają razem i kiedy wychodzą z takiego założenia, że, że tylko razem mogą znaleźć jakieś rozwiązanie. Wiem, że to brzmi idealistycznie, ale, ale naprawdę tak wolę zakładać. Bardzo dziękuję, pani Hubercie. Nie wiem, czy to jest odpowiedź na to pytanie, czy mam moralne prawo o tym mówić i jak. No, to co wiem, to jest to, że um, mamy trochę zniekształcony obraz, wydaje mi się, odpowiedzialności ekologicznej w społeczeństwie i może nam się wydawać, że Warszawska klasa średnia jest świadoma ekologicznie, nie używa słomek i segreguje śmieci itd., a na wsi to tam palą nie wiadomo czym. Natomiast ze wszystkich badań wynika, że najbardziej ekologicznie żyją na po prostu i prawdopodobnie moja babcia, która pewnie nie segreguje śmieci i nie je wegetariańsko itd., ma na pewno niższy ślad węglowy swojego życia niż ja, bo nie lata samolotem na wakacje, bo nie jada na mieście, bo nie korzysta z dziesiątek innych rzeczy, które stały się standardem codziennego życia dla, um, osób żyjących w dużych miastach. Więc o ile no pytanie, smog, czym palić i po prostu ubóstwo energetyczne, bo nie starczy na rachunki, na ogrzanie mieszkania i domu, to jest po prostu bardzo duże pytanie, na które nie mam odpowiedzi żadnej sensownej, natomiast mam odpowiedź trochę obok. Po prostu um, pamiętajmy o tym, że ekologiczny ślad życia człowieka bogatego prawie zawsze jest wyższy niż człowieka ubogiego, i to w ogóle nie koreluje z jego świadomością ekologiczną. Koreluje po prostu z tym, czy wydaje 5 tysięcy na konsumpcję miesięcznie, czy 1500, czy 50 tysięcy. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Nie było wiele pozytywnych wątków w naszej dyskusji, ale trudno pewnie ich było oczekiwać, gdy mówiliśmy o ubóstwie ekonomicznym, ubóstwie energetycznym również na końcu. Ta debata organizowana przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie w ramach cyklu Miasto Dialogu, którego partnerem jest Fundacja Konrada Adenauera, to była kolejna debata z Cyklu, który możemy zobaczyć i obejrzeć, do czego zachęcam na YouTubie. Jeżeli Państwo trafili na tę debatę, to pozostałe również są do obejrzenia na kanale Centrum. Chciałbym również bardzo podziękować moim gościom, moim rozmówcom, panu doktorowi Habilitowanemu Piotrowi brodzie wysockiemu z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszo Wyszyńskiego, Przepraszam bardzo, pani Magdalenie Macińskiej z międzynarodowego ruchu ATD Czwarty Świat oraz panu Hubertowi Walczyńskiemu z magazynu Kontakt. No i oczywiście mam nadzieję, że do usłyszenia i do zobaczenia.